Zadania, no przede wszystkim będę dążył do tego, żeby kontynuować to, co rozpoczęliśmy w pierwszej kadencji, a więc musimy tutaj postawić na promocję, co ma bezpośredni związek z rekrutacją. Chcemy tę promocję zrobić w tej chwili inaczej, lepiej wykorzystać narzędzia internetowe, pozyskać wiedzę ze stosowania tych narzędzi, kto jest odbiorcą naszych informacji w internecie. Następnie dydaktyka, uporządkować jeszcze bardziej sprawy dydaktyki, a więc postawić na kilka nowoczesnych kierunków, z których powinniśmy nawet być znani w niedługim czasie w Polsce. Bardziej związane z zarządzaniem, ze statystyką, z informatyką. I przede wszystkim, to już od dłuższego czasu chciałem zrobić, to są inwestycje. Remont magazynu z tyłu, żeby zrobić porządne archiwum. Następnie w miejsce stołówki, budynek edukacyjno-konferencyjny, gdzie mogliby przychodzić nie tylko studenci, ale także uczniowie szkół częstochowskich i okolicznych powiatów, przyjeżdżać, realizować swoje pomysły. Następnie tutaj za Wydziałem Elektrycznym mamy w planie wybudować taki nowoczesny budynek nowoczesnych technologii, w tym informatyki, mechatroniki, po prostu taki na miarę XXI wieku.